Bałtyk. Patrzcie, jaki jest łagodny wśród tej cichej, pogodnej nocy. A jednak stanowi on odwieczne pole walki pomiędzy ludźmi, którzy uzbroili swe okręty i opancerzyli ich kadłuby. Oto jeden z tych okrętów. Chcemy wam przedstawić jego dzieje w pierwszych tygodniach ostatniej wojny. Nie będzie to jednak reportaż, który miałby ścisłe pokrycie w faktach historycznych. Jakkolwiek nasz okręt nazywa się Orzeł i jakkolwiek opowieść filmowa została częściowo oparta na jego rzeczywistych przygodach. I ludzie, których wam przedstawiamy, to nie portrety załogi Orla. Nie należy w nich dopatrywać się postaci historycznych. Pragniemy jedynie ukazać cząstkę losów ludzkich w warunkach ciężkiej, surowej służby na morzu podczas Wielkiej Wojny. Prawie widać własną chałupę. Coś tak, jakiś cywil. Żal ci? Czemu ma być żal? No tej naszej biednej marynarki wojennej, jak sobie da radę bez ciebie. Odwal się. Nie bój nic, w cywilu ofermy też są potrzebne. Baczek? Tak jest, panie poruczniku. Co ma robić sygnalista pełniący wachtę? Sygnalista pełniący wachtę ma całą wagę poświęconą służbie. No. No co tam u ciebie? Spokój, cisza. Marzysz? No i jak? Żenisz się w końcu, czy nie? Znowu jakieś przeszkody? Nie znowu, tylko ciągle jedna i ta sama. Komander. Nie znasz go? Marynarze w ogóle nie powinni się żenić. A ty wiesz, może on ma i rację. Co pan kapitan chciał przez to powiedzieć? O! Co tam o koń? Gwiazda spada, panie kapitanie. No to co? Trzeba sobie coś pomyśleć, to się spełni. Co ma robić sygnalista? Tak jest, panie poruczniku. No. Kawa, kawa świeża, nareszcie. Słuchaj,
Jak ty to robisz, Hartes? Zwyczajnie. Pokaż mi. Spróbuj. Te cyrkowiec, uważaj. No, zakłada się? Odwal się. Komu jeszcze kawę? Komu? Daj no tej swojej młotki. A to co? Nosorożec. Psa nie widziałeś? Na okręcie. To twój? Mój. Niepodobny? Niech go komandor zobaczy, to ty też zobaczysz. O cholerę, tu tego psa przyholował. Przyholował. Sam drań za mną przyleciał do portu. To co miałam robić? Topić go? Niech się natknie na bosmana, to grupi mogiła. Jak się dotąd nie naciął, to do jutra też jakoś to będzie. Tylko ty mu kiełbasy pod nos nie podtykaj. No chyba taka kiełbasa żywiecka. Ty, tylko bez palców! Piękna noc. Widoczność prawie jak w dzień. Właściwie to dzień już blisko. Przy takiej pogodzie powinniśmy wyraźnie widzieć światła na brzegu. Rzeczywiście. Tam powinna być chyba ustka. No jest, ale świateł nie ma. Dziwne. Co się panu wydaje dziwne, poruczniku? Nie widać żadnych świateł, panie komandorze. Przepraszam. No właśnie, jaki stąd wniosek? Zaciemnienie, stan ostrego pogotowie. A tam po prostu spokojni, solidni ludzie śpią, jak Bóg przykazał. I to wszystko. Pomost! Centrala. Porucznika Morawskiego. Porucznika Morawskiego. Melduje się porucznik Morawski. Niech mi pan poda pozycję. 54 stopnie 47 minut nord, 16 stopni 50 minut ost. Jesteśmy na trawersie Ustki. Na trawersie czego? Stolpminde. A, Stolpminde. Proszę używać nazw, które są na mapie. To wszystko. Psychoza wojenna. W dowództwie też potracili głowy. Minują zatokę. Słyszał pan o czymś takim? Tak, sektor 3 i 5. Oczywiście, słyszałem. Centrala! Pomóż, porucznik Pilecki. Namelduj komandorowi, że Mirza ma na antenie Berlin. Wymówienie Hitlera w Reichstagu. Porucznik Morawski, panie komandorze. Znowu jakieś brednie. No chodźmy. Entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und seit Polen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. W obliczu nieprzyjaciela sprawa bezwzględnego przestrzegania regulaminów służbowych jest, mam nadzieję, dla wszystkich jasna. Wszelkie wykroczenia karać będę z całą surowością. Gospodarze działów przeprowadzą inspekcję. Bosman Pierzchala? Jest, panie komandorze. Bosman Pierzchala jest odpowiedzialny za porządek na całym okręcie. Tak jest, panie. No. Bosman Bryt, sprawdzi dział broni podwodnej. Wszystko jasne? Są jakieś pytania? No, Mirta? Ja bym chciał zapytać, panie komandorze, bo to tak nagle. To prędzej, streszczajcie się, Mirta. Chciałbym zapytać, panie komandorze, czy okręt wejdzie do portu i czy zobaczymy się z rodzinami? Z rodzinami? Teraz? Opiekę nad rodzinami obejmie komenda garnizonu. O sprawach osobistych trzeba zapomnieć, Mirta. Jeszcze jakieś pytania? Nie? Dziękuję. Poruczniku Raland, nawet podczas wojny mundur powinien być zapięty na wszystkie guziki. Po to one są i proszę o tym nie zapominać. Kogo wy tam w Gdyni macie, Mirta? Żonę, pani kapitanie. No i dlaczego się niepokoicie? Przed wyjściem w morze odwiozłem ją do kliniki. Coś poważnego? Poród. Strasznie się tego bała. To pierwsze dziecko, panie kapitanie. A przecież nie jest taka młoda. Wszystko będzie w porządku. Nie martwcie się na zapas. A może już jest po wszystkim i mamy nowego obywatela, co? No
No, to wam nie prędko będzie potrzebne. Poskładać i pochować. Następny. Co to jest, Rokosz? Lwie posłusznie, panie Bosmanie, to jest guzik. A gdzie guzik powinien być przyszyty? Lwie posłusznie, panie Bosmanie, nie wiem, bo to nie mój. To wy ze mnie wariata robicie, Rokosz. Lwie posłusznie, panie Bosmanie, że nie. Mnie żadnego guzika nie brakuje. A to co jest? Guzik, panie Bosmanie. No, a to? Bosman pozwoli. No. A ja tu żadnego guzika nie widzę. Po co wy w marynarce służycie, Rokosz? Powinniście na jarmarkach występować. To wasza szafka? Tak jest. I co? Hokus pokus i będzie porządek. No? Kiepski z was magik, Rokosz. Przestańcie się popisywać, Rokosz. Żarty się skończyły. Co ja mówiłem, Rokosz? Do wszystkich diabłów! To nie ja, panie Bosmanie. A kto? Ksiądz Okrzywia. Meldwie posłusznie, panie Bosmanie, to pies. Nie, szkoda, że nie tygrys. Dość tych kawalów! Co wy sobie myślicie? Ależ ty rozrabiaka. Gdzie jesteśmy? Tu. Takim łukiem idziemy. A i co ty myślisz o tej wojnie? Żebyśmy tak na początek przygwoździli jakiś krążownik. To byłby numer, co? Marzyciel jesteś, proszę porucznika. Krążowniki same nie chodzą. Mnie by wystarczył na początek jeden z tych mniejszych piesków, co go pilnują. O, porucznik Morawski ma się ogolić. Zauważono, że na południowych stokach brody zakiełkowały trzy włoski. Wynurzenie. Wynurzenie na sterach. Szacować balasty środkowe. Wynurzenie na sterach. Szacować środkowe. Sprawdzić, czy meldunek dla dowództwa nadany. Tu kiosk, halo radio. Tu radio, słucham. Czy meldunek dla dowództwa nadany? Dowództwo nie odpowiada. Jestem cały czas na nasłuchu. Schleswig-Holstein ostrzeliwuje Westerplatte. Możemy tam podejść? Tam są zaminowane tereny. Samoloty z lewej burty! Idą na Gdynię. Ścierwa, w sam środek miasta walą. Z dowództwa. Nareszcie. Samolot lewo 40. Alarm przeciwlotniczy. Alarm przeciwlotniczy. Alarm przeciwlotniczy. Otworzy się ogień!
trzecia naprzód, ster prawo 25. Przerwać ogień, wszystko dół. Przerwać ogień, 40 dół. Zanurzenie alarmowe. Tam są jeszcze ludzie, komandorze. Powinni być już dawno na dole. On także. Co, kanonier? Jak trzeba postrzelać, to dudy wwiezie się pod wodę, co? No tak. Jakby tak pan Bosman zasiadł do celownika, to każdy samolot murowany trup. Z gwarancją. Strzelec wyborowy. Ty sobie już za dużo pozwalasz, Rokosz. Gówniarz jeden. Odkotwisz się ode mnie! Spokój się, Rokosz. Spływaj stąd. No i czego ty się go czepiasz? Nie mu psia krew pokażę. Do raportu. Tym razem to się tak nie skończy. Na pewnie, młody podoficer, żeby tak szurał do starszego Bosmana? Nikt tu nie będzie robił ze mnie wariata. Niech on się nie zdaje. Jak to? Pies poznaje się na ludziach. Z tym psem też się wyjaśni. Widzisz? Coś narobił? Teraz nas obydwóch wezmą do galopu. Pies? Jaki pies, Bosmanie? Pies, jamnik. Ach, ten, no i co z tym psem, przeszkadza? Nie, on nie przeszkadza, tylko gdyby pan komandor... Ja nie wiem, Bosmanie, czy komandor ma teraz czas zajmować się psem. Właśnie, ja też tak sobie pomyślałem, panie poruczniku, że to jakoś... Przepraszam. Co to za historia? Nic takiego, po prostu przybiegł pies za baczkiem do portu i wzięli go na pokład. A tyś powiedział szefowi, że to pies komandora. Powiedziałem, że komandor nie będzie się zajmował takimi głupstwami. I koniec. Jest. Czwarty. No i co, inżynierze? To my tak cały czas, tam i z powrotem. Czekamy na dalsze rozkazy. I nic. A tam może już? Ale... Może mają uszkodzoną radiostację. Zresztą na początku zawsze musi być trochę bałaganu. Trochę. Inaczej to sobie wszystko wyobrażałem. Ja też. Aha, powiedz staremu, że muszę podładować akumulatory. Dobra. Co z łącznością? Może jak się wynurzymy, panie komandorze. Porucznik Roland chce ładować akumulatory. No będzie miał dosyć czasu, niech pan... Słucham, panie komandorze. Czy masz antenowy podniesiony? Bez przerwy. Kto ma dyżur w radio? Bosman Mirta. Ach, ten... Jemu tylko rodzina w głowie. Każdy ma kogoś bliskiego na lądzie, panie komandorze. I pan także. Wiem, wiem. A pan komandor nikogo tam nie zostawił? Co panu do tego? Co to za pytanie? Pan nie odróżnia spraw prywatnych od służbowych, panie poruczniku. Żeby dotąd nie można było nawiązać łączności. Cały czas jesteśmy na nasłuchu, panie komandorze. Wychodzimy na powierzchnię. Kurs Gdynia. Peryskop dół. Wynurzenie na sterach. Wynurzenie na sterach.
Tu pomoc. Depesza z dowództwa, panie komandorze. Chodźmy. W środku brak tekstu, panie komandorze. Widzę. Wejście do portu na razie zamknięte. Co to znaczy na razie? Mamy przeprowadzić patrol bojowy w Zatoce Fińskiej. A łączność znów przerwana. Dowództwo jest pod obstrzałem. Pan się źle czuje, panie komandorze. Nieważne. Niech pan idzie według rozkazu na granicę sektora 8 i niech pan stara się nawiązać łączność z dowództwem. A ja położę się na pół godziny. Pomogę, panie komandorze. Dziękuję, dziękuję. Gdyby coś zaszło, proszę meldować. Co mu się stało? Pojęcia nie mam. Się wydaje, że to akurat twój dom. A to, bracie, mogło być o 3 ulice dalej. Wiedziałem. Tam. Co ty stąd mogłeś zobaczyć? Cały port się dymi, to wygląda jak nie wiem co. A jak wiatr zawiał, to było widać domy w mieście. Ale nie w tej stronie. Całej Gdyni przecież w parę godzin nie zrąbali. Może by się przymknęli już wreszcie. Rajdają i rajdają jak baby. Te, nerwowy. Widziałeś go? Spać nie może. Teraz, bracie, na okręcie do spania jest dzień. Wojna, proszę cywilnej osoby. Cicho, pirat. Do budy. Zostaw. On ma widocznie jakieś ważne sprawy. Zobaczymy, coś ty tam jeszcze zmalował. Widziałeś? Widziałem, pies ci mordę lizał. Pies zawsze poznaje się na ludziach. Idzie przesmyć. I zajrzyj do komandora. Zanurzenie 40 metrów. Zanurzenie 40! Zanurzenie 40! Prym minus 5. Namiar
35, namiar 30, namiar 30. Oba motory stop, cisza na okręcie. Oba stop, cisza na okręcie. Namiar 40, namiar 35, namiar 35, namiar stały, namiar stały, namiar stały. Jak tu słychać? Kapitana Grabińskiego? Tak jest. Namiar 120, namiar 118, namiar 118. Co się stało? Dowódca cię wzywa. Chyba atak. Namiar stały, namiar stały. Wyślij Morawskiego. Namiar 30. Dwa odchodzą. Trzeciego nie słyszę.
Oba pierwsze naprzód. Oba pierwsze naprzód. No nareszcie. Zdenerwowałeś się, cywil? Na lądzie też byś mógł dostać w łeb. Wolałbym na lądzie niż w tej trumnie. To tylko na razie będzie... Spokój, cisza! Powtórzyliśmy komunikat nadzwyczajny. Uwaga, uwaga! Nadchodzi! Uwaga, uwaga! Nadchodzi! Komaczy przeszedł! Komaczy przeszedł! Jak się pan czuje dzisiaj, panie komandorze? Fatalnie. Niech pan siada. Jakie wiadomości? Złe. No? Załoga Westerplatte skapitulowała. Jak długo to trwało? 7 dni. Tak. I co dalej? Niemcy na przedpolach Warszawy. To oni tak podają? Nie. Komunikat naczelnego dowództwa. Otrzymał pan jakieś rozkazy? Na razie mamy pozostać w Zatoce Fińskiej. Zadanie? Zatapiać nieprzyjacielskie statki i czekać na dalsze rozkazy. Jakoś to zatapianie panu nie wychodzi. Niech pan zrobi mi zastrzyk. Bóle nie ustają? Niech się pan zgodzi, panie komandorze. Moglibyśmy w nocy podejść do któregoś z portów neutralnych. Chce się pan mnie pozbyć? Truje się pan tylko tą morfiną. Kapitan Grabiński, słucham. Możesz przyjść teraz do kiosku? Zaraz. Na co pan czeka? Żebym ja tam poszedł? Mam awarię prawego motoru. Coś poważnego? Dacie sobie radę sami? Dołącz to do raportu. Jeżeli będzie spokój, wyjdziesz na peryskopowo. Ja będę u komandora. Zaczyna nam się powodzić. To na razie będzie gorzej. Przestań krakać do jasnej cholery. Tobie też coś nerwy nawalają. Nie myśl o moich nerwach, tylko o swoich motorach. Dobra, dobra. Pamiętaj zameldować w dowództwie. Jak będzie łączność, to się zamelduje. Jak nie będzie łączności, to się nie zamelduje. Tu kiosk, radio. Międzynarodowe prawo morskie zezwala na wpłynięcie do portu neutralnego na 24 godziny. Jak się pan nie wysila na wykłady o prawie morskim, znam. No wiem, że pan komandor zna. Ale w tej chwili, powiedzmy już, nie chodzi o pańską chorobę. Mamy awarię motoru i trzeba ją usunąć. Słucham. Jest rozkaz z dowództwa, panie komandorze.
Słucham, słucham. Mamy zajść do Tallina, żeby tam otrzymać pomoc lekarską dla pana. No i wymienić panewkę łożyska oporowego. Nasz atasze morski już jest o tym powiadomiony. Co więcej? To wszystko, panie komandorze. No, jest pan zadowolony? Spokój! Uwaga! Jutro rano wszyscy w wyjściowych mundurach i ogoleni. Zrozumiano? Co jest, Maciek? Wchodzimy do Tallina. Pierwsza dobra wiadomość od początku wojny. Stawił pan na swoim, kapitanie. Schodzę na ląd. To dobry okręt. Dbaj o niego. A jak komandor przyjął decyzję operacji? Nie zdaję sobie z tego sprawy, był prawie nieprzytomny. W każdym bądź razie wy jutro powinniście stąd wyjść. I zostawić komandora. Na to nie ma rady. Pan kapitan mnie wzywał? No jak tam z tym łożyskiem, inżynierze? No my jesteśmy prawie gotowi. No chciałem się tylko upewnić. Ale tej obiecanej ropy jeszcze nie ma. Nie dali wam jeszcze? Ano nie. Zaraz to załatwię. Dobrze by było, bo nam się trochę śpieszy, wie pan. Dobrze, dobrze, będę interweniował telefonicznie z ambasady. Potrzebny jeszcze jestem, panie kapitanie? Nie, dziękuję. Nie dotyk, nie włączaj! Cholera, jasna, wsia krew! Kto wam kazał włączyć motory? Ja tylko, panie inżynierze, chciałem... Powiem, wsia krew, zaczekać! Karataliście ostatnie łożysko i co teraz? A może by się dało wytoczyć nowe? Gdzie wytoczyć? Na czym? Z czego? O, cholera! Na czego się gapicie? Zdejmować osłony, rozmontować wszystko! Co to było? Leżymy. Ich weiß nicht, ob der Hafenkapitän Sie jetzt empfangen kann. Aber ich habe doch vor einigen Minuten mit Ihnen gesprochen, Sie selbst. Wollen Sie bitte Platz nehmen? Ich werde mal versuchen. Pola Merewe Attaché, Herr Kapitän. Hesti. Kommandeur Hauser. Und dann Sadama Kapitänige. Der Kapitän bittet Sie um Entschuldigung. Er ist aber jetzt sehr in Anspruch genommen. Sein Stellvertreter, Kommandeur Hauser, wird Sie sofort empfangen. Darf ich Sie bitten? Kapitän Grabinski von der Hose. Hose. Bitte, bitte, bitte. Es tut mir leid, dass wir Ihr Schiff bisher mit Öl nicht versorgen konnten. Ja. Aber die Schwerine hatte den Vorrang. Übrigens, morgen beenden die schon und morgen früh. Wieso denn? Sie wissen doch, dass wir spätestens morgen um 6 Uhr auslaufen müssen. Leider. Das wird nicht möglich sein. Aber das ist für uns das Allerwichtigste. Das ist gut, auf mein Wort. Ich verstehe das Allerwichtigste. Die deutsche Marine wäre für Sie
ein leckerer Bissen. Die laufen morgen um 5 Uhr aus, also. Was hat das mit der Oschel zu tun? Muss ich Ihnen das erst erklären? Nur so viel, dass die Oschel den Hafen erst 24 Stunden nach der Schwerin verlassen kann. Jawohl, damit ihr sie nicht einholen könnt und torpedieren. Klar? Aber wir haben doch nur das Recht, uns in Tallinn 24 Stunden aufzuhalten. Aber nein, das ist ein Ausnahmefall. Wir werden Sie morgen um 17 Uhr abfertigen. Und Sie werden mit Vorräten an Öl, Wasser, Lebensmitteln und was Sie uns noch benötigen, versorgt sein. Wir werden Ihnen auch gute Winde und guten Fang wünschen. Also... In diesem Fall, Herr Kommandeur, verzichte ich auf das Öl. Ich laufe aus. Ja, ich verstehe. Und irgendwo in der Nähe auf die Schwerin warten. Also geben Sie es doch zu. Ich glaube, Sie verstehen es, dass wir in unserer Situation, die Deutschen werden uns für den Verlust ihres Schiffes verantwortlich machen. Nein, nein, Herr Kapitän, ich wünsche Ihnen das Allerbeste, aber das lässt sich nicht machen. Es ist also nicht mal anders. Die Oschel erhält morgen früh Öl und wird wohl um 17 Uhr auslaufen können, ja? Ach, Sie können ruhig schlafen. Wir erledigen alles zur Zeit. Co nowego? Ta kanonierka ciągle się tu kręci. Nieważne. Aha, kapitan prosił o szyfry. Jakaś depesza? Nie wiem. Wejść. Pan kapitan chciał szyfry. Tak, dziękuję. Jeżeli coś do zaszyfrowania, to ja chętnie. Nie, na razie nic, to wszystko. Tak jest. Co tam robicie, Rokosz? Co to za pies? Melduję posłusznie, panie kapitanie. To jest pirat. No. Na pirata to on jakoś nie wygląda. To wasz? Właściwie mój, panie kapitanie. Regulamin znacie? No ja go tylko tak na chwilę, panie kapitanie. Myślałem, że my zaraz... Rozumiem. Ale teraz wszystkie nasze pasy ratunkowe są w niebezpieczeństwie. Nie wszystkie, panie kapitanie. Tylko starszego bosmana Pierzchały. Dlaczego akurat Pierzchały? Bo oni się nie lubią. Kto? Starszy bosman Pierzchała i pirat. Dlaczego się nie lubią? Bo starszy bosman Pierzchała mówi, że danego pirata należy wyrzucić za burtę z powodu regulamin, panie kapitanie. Mówi, ale go nie wyrzucił. Faktycznie to nie. No więc, musicie teraz pilnować, żeby ten wasz pirat zanadto nie rozrabiał. Tak jest, panie kapitanie. Dziękuję, panie kapitanie. Widzisz? Pieku jeden. No. Co z ropą? Zadzwoń do ambasady. Przypomnij o hulowniku i o pilocie. Dobra. Wezwać kapitana Grabińskiego.
Sind Sie der Kommandant? Ich vertrete ihn. Ich habe den Befehl erhalten, Ihr Schiff zu internieren. Internieren? Ja. Ich habe die Versicherung des Hafenkapitäns, Herr Admiral. Dieser Beschluss erfuhr eine Änderung. Ich kann das nicht zur Kenntnis nehmen. Euer Schiff soll um 6 Uhr den Hafen verlassen. Das ist eine Hinterlist. Sie können es nennen, wie Sie wollen. Ich werde alles tun, Herr Admiral. Seien Sie doch vernünftig. Glauben Sie mir, für mich ist das auch keine angenehme Mission. Uns beiden, Herr Kapitän, bleibt kein anderer Ausweg. In unserer Situation können wir keinen Konflikt riskieren. Es ist mir sehr peinlich, so ein unvorhergesehener Unfall. Poruczniku, proszę włączyć wentylator. Gute Arbeit. Wir können weitergehen. Ich glaube, der Leutnant hat das alles schon erledigt. Załoga polska pozostanie na swoim okręcie, a Naczelne Dowództwo Armii Estońskiej gwarantuje traktowanie Polaków na równych prawach z marynarzami estońskimi, pod warunkiem podpisania deklaracji lojalności. Okręt zostanie rozbrojony i do końca wojny internowany w Tallinie. Deklarację należy składać dowódcy okrętu w terminie 24-godzinnym. Lipu macha. Herr Admiral. Herr Leutnant. Balun orata. Poruczyk Morawski. Pan opuści banderę. Polskie Radio Warszawa. Podajemy komunikat Dowództwa Obrony Warszawy. W ciągu nocy dzisiejszej nieprzyjaciel nacierał na Pragę i został krwawo odparty mimo huraganowego wsparcia swej artylerii. W ciągu dnia dzisiejszego lotnictwo nieprzyjaciela w dalszym ciągu bombardowało miasto, niszcząc szereg historycznych budynków, kościołów i szpitali. Ludność miasta zachowuje wspaniałą postawę i chęć obrony stolicy, pomimo trwającego od 8 dni trwania braku wody, światła, medykamentów. Znów Mircie coś nawalił. A może to w Warszawie? Jak Romole taką wojnę? Rząd wyrwał, naczelne dowództwo wyrwało, a mama mi się za nich nastawiać. A pewnie. Po co? Tu pan Bosman będzie miał wikt i opierunek do końca wojny. A wy nie. Ja? Nie. Na urlop pojedziesz. Co? Wojna się skończyła.
Jak dla kogo? Dla Warszawy jeszcze nie. A nasz grom i burza już w Anglii. O, widzieliście? Do Anglii się wybiera. Może na Orle, co? A może na Orle? Puknij się. Czy ty wiesz, co to jest dojść do Anglii przez cały Bałtyk? 10 razy by nas zatopili, jeszcze byś, bracie, nie wyszedł z portu. Tak myślicie, Bryt? No bo jak, panie poruszniku? Jeszcze ani jednej salwy nie oddaliście, już... To już jakoś nie bardzo. Widziałeś go, jaki kojrak? Smrodziarze. Zostaw. Niech się męczą. Coś ty, zbyka spadł o fermo. Fuknij się w łeb tym młotkiem. Pewność, ślepa komendo. Tobie kury macać, a nie dotykać się przyzwoitego działa. Kujo nie jeden. Śmiej się, śledziu marynowany. Tu trzeba inteligencją, a nie na siłę. Kapujesz? To się tak robi. Mierdzielu afrykański. Widzisz? Kina polega z Anna Semulile? Nic nie rozumiem. Mów po ludzku. Anna Semulile! No to sprawdzaj, o fermo. Lejtnant. Oddajcie mu rokosz. W ten sposób nic nie zrobimy. Ale to jest rygiel zamkowy, panie poruczniku. Dajcie mu rokosz. Ale ja go nie mam, panie poruczniku, jak pragnę zdrowia. A więc co się z nim stało? Ta druga oferma ma w prawej kieszeni. Das Rygielschloss befindet sich in der Tasche dieses Matrosen. Bitte, schauen Sie nach. Wada geta, skutese. Auf Sie nach. No, widzisz, tu ma nie jeden? Oskarża się solidnych polskich marynarzy. Dosyć tego dobrego. Pomożecie przy torpedach. Co, jeszcze im pomagać przy rabowaniu orła? Ropę nam zabierają. Załatwione, panie poruczniku. Tylko trzeba im wytłumaczyć, żeby odwrócili orła dziobem do wyjścia, bo inaczej się nie da wyładować, nie? Tak, macie rację. Inaczej nie da rady. Gotowe! Zapasowej linki to my chyba nie mamy, co? Skąd, panie poruczniku? Hier sind nicht nur ein Seile, aber auch solche Klammer nötig. No Feierabend, chłopcy! No nic, bracie, nawet piszmy, że będziemy mogli wrócić do swych miejsc mieszkania. No to dopiero po zakończeniu działań wojennych. No to za ile? Za 2 tygodnie, no miesiąc najdalej. No tak, ale tam będzie okupacja. Okupacja. A w czasie poprzedniej wojny to nie było okupacji. No i ludzie sobie jakoś radzili. No zresztą, co my możemy zrobić?
Mamy się tu z powozem? Tam w Warszawie będą się bili, a ja mam podpisywać, że wysiadam. Gówno, ja żadnej deklaracji nie podpiszę. A jak nie podpiszesz, to cię wsadzą do obozu i do końca wojny cześć. Mnie wsadzą? Zaraz, zaraz, powoli. Ja to samo mówię, wyrywać póki można. No chyba podetrzeć się ich deklaracjami. To jest księżyca spadł. Dokąd ty wyrwiesz? Dokąd? Do Anglii. Do Anglii? Bez ropy, bez map, tak? Ropy to nam jeszcze starczy, nie bój się. Patrzcie, no cywil się zmobilizował. Ty odwal się z cywilem, dobra? Ja dla ciebie jestem bosman matka, pójesz pentaku, a jak chcesz, to sobie tu gnij. A my się nie damy, rozumiesz? Słyszałeś? Nie dadzę się. Grochem będziesz strzelać. Grochem to pan bosman będzie strzelał na neutralnym wikcie. Jeszcze parę torped mamy. Nie tam. Torpedy to bosman Pierzchała zabierze ze sobą do obozu na przechowanie. Ty sobie Pierzchałą gęby nie wycieraj, gówniarzu, wiesz? Uwaga, uwaga. Podoficerowie i marynarze, którzy zamierzają zaprzestać wszelkiej dalszej walki pod polską banderą i podpisać deklarację o pozostaniu w Estonii w charakterze internowanych, zgłoszą się natychmiast u dowódcy okrętu. Inspektion? Jawohl. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Na gut. Walwe, alle Troja. Mr. Inudist. Kegora, Sir Leutnant. Most. Jestem. Gotowe, panie kapitanie. Już idę. Góra! Telefon na brzeg. Uwaga, nie zerwać kabla! Tak jest! Oba motory gotowe do ruchu. Oba motory. Wiktorczyk, okoń, prędzej! No co jest to koń? Już, już! Prędzej tam do cholery! Złaź natychmiast! Już, już! Niech pan bosman idzie!
Prawy motor, druga naprzód. Jest prawy, druga naprzód. Ster, lewo 10. Leży lewo 10. Stop. Czołowa stop. Oba piąta wstecz. Są piąta wstecz. Zasłona dymna. Włączy diesle. Diesle na włącz. Oba włącz. Oba piąta wstecz. Oba piąta wstecz. Trzecia naprzód. Jest chyba trzecia naprzód. Ster, prawo 10. Leży prawo 10. Niemcy nadali komunikat, że zamordowaliśmy dwóch marynarzy estońskich w Tallinie. To do nich podobne. Ja bym się tam tym nie przejmował.
Oni o tym trąbią na cały świat. Musimy z tym coś zrobić. Okręty z zachodu, z prawej burty! Polowanie się zaczęło. Zanurzenie alarmowe! Zanurzenie alarmowe! Zanurzenie alarmowe! Teleskop w dół. Głębokość 40 metrów. 40 metrów. Namiar 58. 53. Lewa 55. Idą 3. Motory stop. Motory stop. Cisza na okręcie. Cisza na okręcie. Jest stop. Pan porucznik tak z pamięci? Mhm. Gdzie my teraz jesteśmy, panie poruczniku? O tu. Tośmy przez te 10 dni tylko tyle zrobili? Ale że nie po całych dniach na dnie, to nie liczycie? No tak, to prawda. Z ropą też krucho. No to co będzie? Zostawcie to zmartwienie dowódcy. Ja wiem, ja tylko tak. Że też panu porucznikowi tak się chce codziennie golić. Gdzie wódz? Na pomoście. No i co, inżynierze? Jaką radosną nowinę pan przynosi? Ropa się kończy. Wiem. Niech pan wymyśli coś weselszego. Przeciek w torpedowni. To już lepiej. No i co, zalało wszystkich? Więc co z tym przeciekiem? Już zabezpieczony. A co do ropy? Nie możemy ryzykować przejścia przez sąd. Na ile jeszcze? Na 4 doby. Jutro zadecydujemy. Stary znajomy, patrz. Schwerin. Robimy go? A mamy przecież torpedy. Ale nie mamy ropy, a on ma pełne zbiorniki. A to co robimy? Teleskop w dół. Oba piąta naprzód. Oba piąta naprzód. Co to będzie? Ląd. Ląd? Do czego? Do tego. Bombę robimy. No jak? Już skończyliśmy. Zaraz zrobimy próbę, panie poruczniku. Odstaw to. Uwaga. Pięć sekund. Potrzeba będzie ze 30 metrów. Mamy. Teleskop w dół. Alarm bojowy na wodny. Alarm bojowy na wodny. Wynurzenie na sterach. Wynurzenie na sterach. Alarm! Maschinen stop! Thank you.
Halo, pomost. Kapitan Grabiński. Słucham, co Mirka? Schwerin nadaje swoją pozycję, panie kapitanie. Nadaj sygnał do Schwerina. Przerwać natychmiast wszelką sygnalizację radiową. Opuścić statek. Za minutę otwieram ogień. Orzeł. Oba trzecia wstecz. Jest oba trzecia wstecz. Po jaką cholerę go tu przyniosłeś? Musiałem. Mało messy nie rozwalił. Siadł. Stary agu. A zajrzyjcie, co mają w chłodni! Tylko nie wierzcie byle czego! Pisze Kielęcy może być, a może pierwsza krzyżowa. A o jarzynach nie zapomnijcie! A, w kieszeni ci marchewkę przyniosę! Rozłóż! Zabierzcie te mapy, niech pan porucznik rzuca. A uważajcie na nie! Dobra, dobra. Panie poruczniku. Co najmniej dwa, albo trzy z południa. Chyba są jeszcze bardzo daleko. Ale zbliżają się. Serafin. Ciągle się zbliżają, panie kapitanie. Myślę, że to ścigacze. Kończysz nam szybciej. Założyć ładunek i nie wszyscy już chodzą. Dobra, dobra. Zaraz kończę. Rokosz, Baczek, jesteście tam? Dobra, dobra. Prędzej, wszyscy już schodzą. Idziemy. Szybko, szybko! Jesteście gotowi? Gotowi! Można? Można! Jazda! Powinien się już palić. Przygotować aparaty rufowe. Przygotować aparaty rufowe! Okręty z lewej burty! Tam ktoś jest. Gdzie? Na Schwerinie.
panie kapitanie! Tam został rokosz! Nie ma go na okręcie! O rany! Weźcie w garść, chłopie. Czy ty na jego miejscu? Nie chciałbym być na jego miejscu. Postąpiłbym tak samo. Wzięły się cholery. Nawet jak nas nie wymacają, to nas w końcu duszą. Twoja kolej. Dobra, już. Centrala! Porucznika Rolanda! Petery, słucham! Mamy przeciek w podoficerskim! Idę! Wszyscy wychodzą! Ale już! Kilka braków rozbitych! Chlor! Dawajcie pompy, szybko! Gdzie odprowadzać wodę? Do kompensacyjnego! Szkoda, że Leon.
co ma być. Jak wyjdziemy na powierzchnię, to się przeciek zatka. Zatknę się, jak już nas szlak traci. Mechaniki, psia krew. Ja nie chcę tu zdychać! Uspokój się, psia krew. Kazałem pompować. Chlor? Nie wolno nam ryzykować wynurzenia. Baterie wysiadają, może być za późno. No, co? Nic nie słychać, panie kapitanie. Cisza. Oba motory pierwsza naprzód. Oba pierwsza naprzód. Jest oba pierwsza naprzód. Peryskopowa. Peryskopowa. Jest peryskopowa. Jest peryskopowa. Peryskop dół. Wynurzenie. Wynurzenie. Centrala. Porucznik Roland. Porucznika Rolanda. Co z regeneracją? Ludzie się duszą. Dwutlenek. Nie mamy już sody. Betlenu. Tlen sam nie pomoże. Włącz wentylację wewnętrzną. Jest cisza na okręcie. Tylko dowódca może wydać taki rozkaz. Człowieku, ludzie zdychają. Wynurzyć okręt! Trzymaj go!
skasować balasty! Wydłużyć okręt! Wydłużyć okręt! Nie damy się udusić! Skasować balasty! Wyć do jasnej cholery! Co stoicie? Trzymaj! Zabierzcie go do kabiny. Nerwy. Pan kapitan mówi nerwy! A my się dusimy! No to co? Jak mamy tu zdychać? Dosyć! Na miejsca! Serafin, co z wami? Okropie mi we łbie się mi. Cholera. Nie rozklejajcie się. Cisza. Ja nic nie słyszę. Peryskopowa. Peryskopowa. Szacować balasty środkowe. Szacować środkowe. Jesteśmy. Do cieśniny Sundu mamy jeszcze około 200 mil. Iść będziemy nocą. W dzień jak się da. Jeszcze jedna sprawa. Musimy wysadzić Estończyków. Żeby przekonać Niemców, że nas nie zatopili. Żeby przekonać wszystkich uczciwych ludzi, że nie zamordowaliśmy estońskich żołnierzy. No więc? No więc wysadzimy ich przy wejściu do Sundu. Niemcy dowiedzą się o tym w ciągu kilku godzin. Dotąd nie mieliśmy żadnych szans, żeby ich odstawić na ląd. Teraz mamy i trzeba to zrobić. Żeby jak już iść na dno, to z honorem, tak? A tak, z honorem. Dziękuję, panie kapitanie. Nadziei na jakąkolwiek pomoc czy odsiecz z zewnątrz oraz w związku z niemożnością dalszej obrony stolicy z powodu braku wody, żywności i amunicji, zdecydowałem się na rozpoczęcie rokowań z dowództwem wojsk niemieckich. W wyniku podpisanej kapitulacji, począwszy od godziny 12 dnia 29 września, wojska niemieckie mogą rozpocząć wkraczanie do Warszawy. Nadaliśmy fragment odezwy dowódcy Armii Warszawa, generała dywizji. Już mam ręce opadły? Ja też jestem warszawiak. A bazugę naprzód, do jasnej cholery! Wystarczy przekręcić w prawo i po trzech minutach wybuch. Nie nawali, na pewno? Próbować nie radzę. Cała załoga, uwaga. Przygotować się do opuszczenia okrętu. Zostaje wachta manewrowa w centrali przy motorach. Reszta na pokład. Zabrać aparaty tlenowe. Cisza na okręcie.
Wagen istnieje. To lepiej. Uwaga! Ster lewo 15. Ster 0. Ster 0. Ster leży 0. Statek w lewej burty! Ster prawo 25. Ster leży prawo 25. Noch im Leben ein Wäschetrug im Tiergarten herum und dich gesund. Na, na, schon gut, schon gut. Pass lieber auf, dass du das Ufer nicht einrennst, du Sachsenkönig. Okręty od zachodu. Osaczają nas. Panie kapitanie, przed chwilą odebrałem. Nadają otwartym tekstem. Statek handlowy prawo 40. Przed chwilą Niemcy nadali depeszę otwartym tekstem. Znają naszą pozycję i wzywają nas do poddania się. Wyjście ze Skagerraku jest zamknięte. Proponują warunki honorowe. Szlak by to trafił. Na jaką głębokość możemy zejść?
Właściwie na żadną. Muszę zanurzyć okręt. Inaczej nie przyjdziemy. Może na peryskopowej wytrzyma, ale przecieki będą. Na peryskopowej nakryją nas od razu. Nie ma innego wyjścia. Zanurzenie alarmowe? Zanurzenie alarmowe. Motor stop. Jest motor stop. Zanurzenie stop. Peryskop dół. Smaruj do centrali. Trzymać namiar na statek. Namiar lewo 170. Ster lewo 10. Ster lewo 10. Namiar lewo 120. Lewo 60. Lewo 10. Tak trzymać. Tak trzymać. Namiar 0. Namiar 0. Oba piąta naprzód. Oba piąta naprzód. Jest piąta naprzód. Kurs 355. Kurs 355. Czwarta naprzód. Czwarta naprzód. Namiar zero. Jest czwarta naprzód. Piąta naprzód. Piąta naprzód. Jest piąta naprzód. Namiar zero. Namiar zero. Namiar zero. Cała gromada nad nami, panie kapitanie. Namiar zero. Muszę uruchomić wentylację. Oszalałeś teraz? Ludzie się duszą. Muszą wytrzymać. Wentylatory chodzą za głośno. Namiar zero. Namiar zero.
namiar zero. Motory stop. Oba stop. Jest stop. Czekamy, aż odejdą. Uwaga! Uwaga! Cała załoga przygotuje mundury wyjściowe. Wszyscy mają być ogoleni. Zrozumiano? Jest! Golenie, panie poruczniku. Tak jest? Przygoda Orla i jego załogi wzbudziła podziw i zdumienie całego świata. Był to jeden z najwspanialszych wyczynów, jakie notowała historia ostatniej wojny. Niestety, ci dzielni ludzie nie zejdą na ląd do swoich domów, do swoich bliskich. Będą oni jeszcze przez długie miesiące dzielić trudy surowej walki na wszystkich morzach świata, zanim na zawsze nie spoczną na dnie z honorem.